Antropologiczny Ośrodek Badawczy Uniwersytetu Tennessee. Nazwa jak każda inna, wielu nie mówi nic. Ale jeśli zamiast oficjalnej nazwy użyję tej potocznej, czyli Trupia Farma, to nawet część osób niezwiązanych z antropologią skojarzy to miejsce. Czym ono jest? Jak powstało? Po co w ogóle istnieje? Jakie badania tam prowadzono? Czy ciała zmarłych traktowane są tam z szacunkiem? Czy to jedyne takie miejsce na świecie i jak to wygląda w Polsce? Czy tutaj także możemy otworzyć drugą farmę? I przede wszystkim, czy jest sens istnienia takich miejsc? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na powyższe pytania, zostańcie ze mną do końca. W podcaście, w którym opowiadałam Wam o historii antropologii sądowej, wspominałam, jak wielką rolę w jej rozwoju i w rozpowszechnieniu nazwy antropolog sądowy miało powstanie trupiej farmy. No właśnie, trupiej farmy, czyli czego? Co prawda, żadnemu antropologowi nie trzeba tłumaczyć, czym jest to miejsce, ani kim jest jej założyciel, Bill Bass. Ale wiem, że słuchają mnie nie tylko antropolodzy, a poza tym nawet część osób związanych z medycyną i biologią nie wie, jakie konkretnie badania prowadzono w tamtym miejscu. Dlatego dziś zapraszam Was na nowy odcinek podcastu, w którym opowiem Wam o Antropologicznym Ośrodku Badawczym Uniwersytetu Tennessee, czyli potocznie mówiąc o trupiej farmie. A jeśli się nie znamy, cześć, nazywam się Monika, jestem magistrem biologii człowieka, specjalizuję się w antropologii sądowej. A jeśli nie obserwowaliście mnie wcześniej, musicie wiedzieć, że Antropogik to nie tylko podcast, którego słuchasz. To także blog, a od niedawna także kanał na YouTubie. W każdym z tych miejsc staram się przybliżać tematykę antropologii i nauk sądowych w przystępny sposób z nawiązaniami do popkultury. Jeśli jesteście zainteresowani odwiedzeniem mnie w sieci, linki zostawiam Wam w opisie. Trupia farma. Nazwa, która dla wielu może brzmieć przerażająco. No bo czym właściwie jest to miejsce? Według definicji, którą możemy znaleźć na Wikipedii, trupia farma to wyodrębniony obszar, na którym prowadzone są badania rozkładu zwłok przez antropologów sądowych. To wszystko prawda, chociaż pozostawia dużo niedopowiedzeń, a jej historia jest zdecydowanie ciekawsza. Jak więc powstał Antropologiczny Ośrodek Badawczy Uniwersytetu Tennessee, czyli pierwsza na świecie trupia farma? Historia zaczęła się od Billa Bassa, człowieka, który miał ogromny wkład w rozwój antropologii sądowej. Jako pierwszy zaproponował kierunek studiów i plan nauczania antropologii sądowej. Było to w 1960 roku na Uniwersytecie w Kansas, ale dopiero 11 lat później, w 1971 roku, udało mu się zrealizować ten program na Uniwersytecie w Tennessee. Jego program nauczania wykształcił wielu świetnych antropologów, którzy kształcili. Opracowany przez Bassa program kształcenia wykształcił m.in. Emily Craig, antropolożkę i autorkę książki Zapisane w kościach, oraz Steve'a Outsleya, który jest twórcą programu Fordisk. Program ten jest wykorzystywany do pomocy w tworzeniu profilu biologicznego zmarłego na podstawie pomiarów z różnych obszarów kości, razem z informacjami o wieku, wysokości ciała, pochodzeniu etnicznym czy chorobach, które dana osoba przeszła. W ogóle skupiając się na chwilę na samym założycielu drugiej farmy, czyli Billu Bassie, no dla mnie to jest człowiek, który ma w sobie ogromną ciekawość antropologii i ogromną ciekawość naukową. Nie każdy człowiek tak ma, nie każdy naukowiec tak ma, nie każdy antropolog tak ma. I muszę powiedzieć, że jak dla mnie, z tego co słyszę o nim, z tego co czytam o nim, jak czytam jego książki, jest to człowiek, który jest naprawdę oddany swojej pracy. Podczas pierwszych spraw, nad którymi pracował z policją, oczyszczał szczątki kostne, wygotowując je na kuchence we własnym domu. Osobiście sama nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła. Ale nie z pobudek epidemiologicznych, ani nie dlatego, że się brzydzę albo jestem zbyt wielką damą. Po prostu mój mąż postawił sprawę jasno i jeszcze gdy mieszkaliśmy razem podczas studiów, gdy próbowałam przeszmuglować do domu martwego lisa, którego chciałam w ramach zajęć na studiach wypreparować. Wtedy ustaliliśmy pewnego rodzaju kompromis. Ja mogę przynosić oczyszczone kości do domu, co zdarzyło się może ze 3 razy, gdy szykowałam zajęcia dla licealistów, ale nie wolno mi trzymać ich w lodówce, w zamrażalniku, ani wygotowywać ich na naszej kuchence w mieszkaniu. No trochę smutek, ale muszę przyznać, że no, to całkiem rozsądny rozejm. Wracając jednak do Billa Bassa. Ta jego ciekawość, o której Wam opowiadałam i pewna, no powiedzmy sobie szczerze, dość duża pomyłka sprawiły, że w ogóle powstał pomysł o trupiej farmie. Mówiąc ciekawość, mam oczywiście na myśli chęć przeprowadzenia szczegółowych badań rozkładu ciał w naturalnym środowisku. A ta pomyłka? No ona dotyczyła mylnie oszacowanego czasu zgonu. I to nie o miesiąc czy rok, ale aż o 112 lat. Historia zaczęła się trochę jak scenariusz filmowy.
Historia zaczęła się w czasie kilku dni, które dzieliły Boże Narodzenie 1979 roku od Sylwestra i Nowego Roku 1980, czyli 6 lat od rozpoczęcia pracy Bassa na stanowisku szefa Wydziału Antropologii w Tennessee. Ale wróćmy do tej historii. Lekarz i jego żona kupili chwilę wcześniej posiadłość, która została wybudowana jeszcze przed wojną secesyjną. Za domem znajdował się maleńki rodzinny cmentarz, gdzie w XIX i na początku XX wieku pochowano 8 pierwotnych właścicieli posiadłości. Żona lekarza zauważyła, że najokazalszy z grobów jest naruszony. I to nie w taki sposób, w jaki mogłoby się to wydarzyć z powodu działania natury, a raczej tak, jakby ktoś próbował się do niego włamać. Płyta nagrobna informowała, że w tym grobie leży podpułkownik William Shay, który zginął w bitwie pod Nashville 16 grudnia 1864 roku. Dlaczego powiedziałam, że nie wyglądało to jak działanie natury, jak rozpad grobu z przyczyn naturalnych? Ziemia pod kamieniem nagrobnym była rozkopana do głębokości około metra. I najpierw właściciele myśleli, że była to po prostu sprawka złodziei, którzy szukają cennych przedmiotów z czasów wojny secesyjnej. No i zadzwonili do szeryfa, a szeryf znalazł coś, co pozwoliło mu przypuszczać, że nie chodziło tutaj o rabunek. Tym czymś było ciało pozbawione głowy. I to ciało pozwoliło mu przypuszczać, że była to ofiara niedawnego morderstwa, a ktoś postanowił ukryć ciało w starym grobie. To wszystko sprawiło, że oczywiście zadzwoniono po Billa Bassa, no i po odkryciu grobu okazało się, że zwłoki należały do młodego mężczyzny, który był ubrany w elegancki smoking, a samo ciało, co najdziwniejsze, wydawało się nienaruszone. Jego skóra była nadal różowa, ale zwłoki znajdowały się mimo tego w stanie zaawansowanego rozkładu. Nogi oddzieliły się już od miednicy, ręce oddzieliły się już od tułowia. Dodatkowo ciało było ułożone w pozycji siedzącej na wieku trumny pułkownika. A w samej trumnie, która była żeliwna i bardzo stara, była duża dziura, która mogła być wybita przez kiloflub łopatę. W samej trumnie znaleziono tylko warstwę śmierdzącej brei na dnie, co po tak długim okresie czasu było normalne. To było bardzo prawdopodobne, że z człowieka, który został pochowany w czasie wojny secesyjnej, no nic już nie zostało, że ciało uległo rozkładowi. No i następnie zaczęto proces sortowania, czyszczenia i badania kości. Brakowało czaszki, brakowało też kości obu stóp i jednej ręki. I tutaj przypominam, że mówiąc ręka, nie mam na myśli całej kończyny górnej. Ręka to jedynie część, którą potocznie, ale niepoprawnie wiele osób nazywa dłonią, czyli część kończyny górnej od nadgarstków do końca palców. A teraz, po tej małej anatomicznej przerwie, wróćmy do historii. Brakowało jednej ręki, a ta druga zachowała się tylko dlatego, że tkwiła w rękawiczce. Bass ustalił, że do zgonu doszło około roku wcześniej, ale później uściślił, że rok może być zbyt odległym okresem czasu i zawęził ten okres, podając, że mężczyzna prawdopodobnie nie żyje od 2 miesięcy do pół roku. Co najciekawsze, w tym czasie nie zgłoszono żadnych zaginięć, a żadna z osób, których zaginięcie zgłoszono, nie pasowała do fizycznego opisu ciała. Po kilku dniach odnaleziono czaszkę, a także żuchwę. I co ciekawe, czaszka była rozwalona, rozpadła się na 17 części, bo ofiara zginęła od strzału w czoło z broni palnej dużego kalibru. I dopiero po rozmowie z technikiem laboratorium kryminalistycznego na temat ubrań Denata ustalono, że musi być to ciało pułkownika Shaya. Po sprawdzeniu historii na temat pułkownika dowiedziano się, że pułkownik poniósł śmierć podczas walki wręcz i został postrzelony pociskiem z bardzo małej odległości. No ale jak to się stało, że tak doświadczony antropolog pomylił się w ocenie czasu śmierci o 112 lat? No, tu powodów było kilka. Po pierwsze, ciało pułkownika zostało zabalsamowane. Po drugie, jego trumna była wykonana z żeliwa. To jest dość solidne tworzywo, które zatrzymywało wodę, a jednocześnie powstrzymywało muchy trumienne, czyli takie małe muszki wielkości komarów, które potrafią się wkopać głęboko w ziemię, przewiercić przez drewniane trumny i przecisnąć przez maleńkie otwory, które są w trumnach metalowych. Przez to, że ta konkretna trumna była hermetycznie zamknięta, bakterie, które trawiły tkanki miękkie ciała, miały bardzo mało tlenu. W związku z tym ten rozkład nie był aż tak zaawansowany. No, druga część odpowiedzi była związana z faktem, że nie wiedziano wtedy wiele o procesach, które zaczynają się w chwili, gdy kończy się ludzkie życie. No i kiedy do tej ciekawości związanej z tym, co się konkretnie z naszym ciałem dzieje po śmierci, jakie procesy tam zachodzą, dołożyć fakt, że Wydział miał odpowiednie środki, żeby to zbadać,
postanowiono stworzyć jednostkę badawczą, jakiej nie było na całym świecie, czyli ośrodek, który będzie zajmował się systematycznymi badaniami ludzkich zwłok i procesów ich rozkładu. Cel był taki. Naukowcy i studenci mieli obserwować każdy etap procesu rozkładu ludzkiego ciała w różnych warunkach. Pytania, na które Bas chciał znaleźć odpowiedź, to na przykład kiedy odpada ręka, kiedy powstaje tłusta, czarna plama pod ciałem, skąd ona się bierze, kiedy zęby wypadają z czaszki, ile czasu potrzeba, żeby ciało zamieniło się w szkielet. Obecnie te pytania wydają się bardzo podstawowe, bo mamy już na ten temat wiedzę potwierdzoną badaniami. Ale w tamtym czasie na te pytania nie znano odpowiedzi. No więc dr Bass rozpoczął poszukiwania miejsca, gdzie mógłby przeprowadzić swoje badania. Okazało się, że naprzeciwko głównego kampusu uniwersyteckiego znajdowała się wolna działka o powierzchni 1 acra, czyli około 4000 m2, którą po rozmowie z Billem Bassem Wydziałowi Antropologii podarował dziekan. Tak powstała trupia farma. Rozpoczynała ona swoją działalność, kiedy miała miejsce na 12 ciał do zbadania. No a ponieważ nie była to jednostka, która była tak znana jak obecnie, to by dostać ciała do celów naukowych, dr Bass rozesłał listy do lekarzy sądowych i przedsiębiorców pogrzebowych z 95 hrabstw stanu Tennessee. W maju 1981 roku Bass dostał swój pierwszy obiekt badań, czyli ciało, jako dar z pewnego zakładu pogrzebowego. Zwłoki należały do 70-letniego białego mężczyzny, który cierpiał na rozedmę płuc, chorobę serca i alkoholizm. Jego tożsamość była znana, bo zgodę na ofiarowanie ciała do celów naukowych podpisała jego córka. Jakie badania przeprowadzono na trupiej farmie? No, przede wszystkim te związane z przebiegiem i czasem trwania procesu rozkładu zwłok w różnych warunkach. No i tutaj badano naprawdę każdą zmienną, jaką można byłoby wymyślić. Sprawdzano, czy szybkość przebiegu procesu rozkładu zmienia się, jeśli ciało leżało w cieniu lub w słońcu, w ubraniu, bez ubrania, na zewnątrz w budynku, wewnątrz w budynku, w samochodzie, z rozróżnieniem na kabinę pasażerską, a nawet na bagażnik. Tutaj brano też pod uwagę także fakt, czy zwłoki znajdują się na ziemi, czy są zakopane pod powierzchnią ziemi, czy może znajdują się w wodzie. To nie były jednak jedyne badania, jakie przeprowadzono w tamtym miejscu. Nie musicie interesować się antropologią czy naukami sądowymi, żeby wiedzieć, chociażby z seriali kryminalnych, że określanie czasu zgonu to naprawdę bardzo istotne zagadnienie i w związku z tym na trupiej farmie podchodzono do niego na różne sposoby. Jeden z uczniów Billa Bassa, Arpad Bass, próbował opracować ilościową i bardzo precyzyjną technikę, która miałaby pozwolić określić czas, który upłynął od śmierci. A to wszystko na podstawie danych biochemicznych zawartych w bakteriach. Na podstawie analizy chemicznej stwierdził, że ciecz, która znajduje się pod gnijącymi ciałami i wokół nich, to jest mieszanka różnych składników, a głównie lotnych kwasów tłuszczowych, które powstają w wyniku rozpadu tłuszczu i DNA. W czasie swoich badań odkrył, że stosunek ilościowy składników tej substancji zmienia się z upływem czasu i ze stopniem rozkładu ciała. Innymi słowy, jeżeli pobierzemy próbkę spod ciała 5 dni po jego śmierci, to jej skład będzie znacząco różnił się od próbki, która będzie pobrana 50 czy 25 dni po śmierci. A jeszcze co ciekawe, okazało się, że ten sam zmieniający się profil chemiczny dotyczy każdego badanego przez niego ciała, a to sprawia, że ta metoda może być używana na co dzień. Dość szybko na trupiej farmie rozpoczęto także badania związane z entomologią sądową, czyli wpływem owadów na szybkość rozkładu, a także z możliwością określenia czasu zgonu na podstawie aktywności owadów na zwłokach, a także tego, jakie gatunki owadów żerują na zwłokach i jak szybko do nich docierają. Zainteresowanie tym tematem było związane z tym, że dr Bass zaczynał swoją karierę antropologa, tak jak Wam wcześniej wspominałam, w Kansas, a tam klimat jest zdecydowanie cieplejszy i bardziej suchy niż w Tennessee. No i ten wspomniany właśnie suchy klimat w Kansas powoduje, że ciała, które tam się rozkładają, często ulegają mumifikacji. Po prostu kurczą się i wysychają, jeszcze zanim owady zdążą się do nich dobrać. W Tennessee jest zdecydowanie więcej opadów, a klimat jest bardzo wilgotny. I ta wilgoć oraz to, że ten teren jest bardzo zalesiony, mocno wpływa na to, że proces rozkładu przebiega tam zupełnie inaczej. A co za tym idzie, takie ciało stanowi doskonały pokarm dla owadów i ich larw. Kiedy zaczęto prowadzić badania nad entomologią sądową, okazało się, że dr Bass może znaleźć dokładne wyjaśnienie tego, co zauważył wiele lat wcześniej, kiedy co roku jeździł na naukowe wykopaliska, które odbywały się w Dakocie Południowej, gdzie ekshumował szczątki Indian Arikara. I niektóre groby zawierały bardzo liczne osłonki po kokonach larw, a w niektórych grobach liczba kokonów była znacznie mniejsza albo nie było ich w ogóle. No, wyjaśnienie jest całkiem proste.
Muchy przestają być aktywne, gdy temperatura spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza. I w grobach Alikara, które pozbawione były kokonów, znajdowały się ciała ludzi, którzy zmarli i zostali pogrzebani podczas zimniejszej części roku, a analogicznie w tych grobach, w których było bardzo wiele kokonów, były ciała ludzi, którzy zmarli w czasie ciepłej części roku. Inne, mniej znane badania prowadzone na trupiej farmie dotyczyły pomiarów poszczególnych kości szkieletu. Brzmi nudno, przewidywalnie i ma mały związek z sądową częścią antropologii. No właśnie, nic bardziej mylnego. No nie jest to może tak bardzo spektakularne badanie w porównaniu do tych dwóch poprzednich, o których Wam opowiadałam, ale wbrew pozorom jest bardzo ważny z punktu widzenia antropologii sądowej. Dlaczego? Bo większość zbiorów szkieletowych, które mamy na całym świecie, to bardzo stare zbiory. I nie mam na myśli tutaj ich zużycia, tego, że są wymazane przez studentów i tak dalej, a o fakt, że pochodzą z dawnych populacji. Jest to problematyczne, ponieważ współczesne populacje, czyli my, bardzo różnimy się od tych populacji, które żyły 100 lat temu czy dawniej. No, jesteśmy chociażby wyżsi niż ludzie żyjący 100 lat temu, a to powoduje błędy w szacowaniu wysokości ciała. Jeśli nie interesowaliście się wcześniej tematami związanymi z naukami sądowymi, antropologią, czy posądową, czy fizyczną, możecie tego nie wiedzieć, ale jedynym sposobem, by prawidłowo oszacować wysokość ciała na podstawie szkieletu, jest zmierzenie kości długich, takich jak na przykład kość udowa, i porównanie ich wymiarów z przeciętnymi wymiarami takich samych kości, które należą do ludzi o znanych nam rozmiarach. I teraz, jeśli wartości, które wykorzystujemy do tych porównań, są przestarzałe, no to wynik może odbiegać od rzeczywistości nawet o kilkanaście centymetrów. No i teraz na konkretnym przykładzie. 100 lat temu przeciętny Amerykanin płci męskiej mierzył 170 cm, a dziś ta wartość wzrosła do 175 cm. Teoretycznie wydaje się niewiele, ale dla antropologów to naprawdę duża różnica. A teraz muszę Wam opowiedzieć o moim absolutnie ulubionym badaniu, jakie było przeprowadzone na trupiej farmie. I muszę przyznać, że poza tym, że było bardzo ciekawe, to jestem nawet trochę zazdrosna, że to nie ja wymyśliłam takie badanie. Miało ono na celu ustalenie, z jakiej odległości człowiek może wyczuć zapach zwłok. Wyglądało to tak, że dr Bass ukrył ciało w zaawansowanym stadium rozkładu za drzewami i krzewami na terenie trupiej farmy i ustawił znaczniki w 10-centymetrowych odstępach od ciała. To znaczy, pierwszy w odległości 10 metrów, drugi 20, potem 30, 40 i 50. A potem prowadził studentów pojedynczo tą drogą do zwłok, a studenci mieli powiedzieć, kiedy poczują jakiś zapach. Większość z nich nie reagowała, dopóki nie zbliżyli się na odległość 20, a nawet 10 metrów od zwłok. Teoretycznie to badanie wydaje się być bardzo zabawne, ale tak naprawdę jest bardzo potrzebne, bo pokazuje chociażby, że nie zawsze można wyczuć zwłoki, nawet jeśli leżą w pobliżu często uczęszczanej trasy spacerowej. Inne badanie dotyczyło tłuszczowosku i określenia na jego podstawie czasu zgonu. Tłuszczowosk to jest taka tłusta, woskowata substancja, która często pokrywa ciała, które są wyciągnięte z jezior, rzek czy wilgotnych podziemi. I ten projekt badania związany z tłuszczowoskiem był moim zdaniem pionierski, ponieważ do tamtej pory badania tłuszczowosku dotyczyły jedynie małych próbek tkanek, które były umieszczone w fiolkach z wodą i stały w laboratorium. A tutaj ten projekt opisywał powstawanie tłuszczowosku w naturalnych warunkach. Jak to zrobiono? Wykopano 3 doły, każdy wielkości grobu, wyłożono je grubym plastikiem, no i napełniono wodą. Dzięki temu przeprowadzono badanie w warunkach laboratoryjnych, a to dość istotne, bo wykluczono działanie czynników zewnętrznych, tak jak chociażby żerowanie zwierząt. Do badania wykorzystano 3 ciała, po jednym w każdym dole. Aby ułatwić badanie zwłok w trakcie eksperymentu, na dnie każdego z dołów ułożono taką drucianą siatkę z haczykami w rogach, co pozwalało na wygodne podnoszenie tej siatki z ciałem, gdy zachodziła taka potrzeba. Całe badanie trwało 5 miesięcy. No i co się okazało? Podczas eksperymentu zaobserwowano, że tłuszczowosk nie tworzy się na całym ciele, a mniej więcej 5 do 7 cm nad i pod ciałem, a to może być związane z dostępnością powietrza i wody. Powiem Wam szczerze, że o tych badaniach, które były przeprowadzone na trupiej farmie, mogłabym opowiadać jeszcze długo, długo, ale zakończę na tych kilku, moim zdaniem, najciekawszych, które Wam właśnie przedstawiłam. Gdybym chciała opowiedzieć o wszystkich, to naprawdę ten podcast trwałby kilka godzin, a musicie wiedzieć, że naprawdę znam bardzo wiele z nich, bo na tym punkcie mam lekką obsesję. Skąd na trupiej farmie biorą się ciała? Obecnie wiele osób oddaje swoje ciała do celów naukowych z zaznaczeniem, że one mają służyć nauce właśnie na trupiej farmie. Jak mówiłam na początku podcastu, nie zawsze tak było, bo w pierwszych latach działalności trupia farma otrzymywała ciała osób bezdomnych, czy osób, które nie miały rodzin, których nikt dłuższy czas nie odbierał z kostnicy. Oczywiście wszystko odbywało się zgodnie z prawem.
A teraz czas na ostatnią serię pytań, jakie często padają w kontekście trupiej farmy. Czy ta w Tennessee jest jedyna, czy istnieją jakieś w Europie? No i wreszcie, czy można prowadzić taki ośrodek w Polsce? Musicie wiedzieć, że trupia farma w Tennessee nie jest jedynym takim ośrodkiem badawczym na świecie. Jest oczywiście najbardziej znana, ale w Stanach Zjednoczonych istnieją jeszcze 4 takie ośrodki badawcze. Jeden jest we wschodniej Karolinie, drugi przy Texas State University, trzeci jest w Hudson, a czwarty w Kalifornii. Jeden ośrodek badawczy tego typu istnieje także w Australii. A jeśli chodzi o Europę? No cóż, były plany, żeby taki ośrodek powstał w Holandii, ale no, słuch o przedsięwzięciu zaginął i nigdzie nie ma żadnych informacji na ten temat, mimo że bardzo, bardzo długo szukałam tych informacji, bo chciałam się dowiedzieć, na jakim etapie oni tam są i jak to się rozwija. Myślę, że możemy ze spokojem założyć, że no, w Europie takie miejsce po prostu nie istnieje. W wielu krajach Europy, podobnie jak w Polsce zresztą, prawo zabrania zakładania miejsc, gdzie można byłoby przeprowadzać badania procesów rozkładu na ludzkich zwłokach. Dlatego w Polsce badania nad procesami i szybkością rozkładu prowadzi się na świniach. No mówiąc wprost, świnia jest no najlepszym substytutem ludzkich zwłok ze względu na podobny stan ogłosienia ciała, podobną florę bakteryjną, podobną wielkość, a także podobną wydolność fizjologiczną narządów wewnętrznych, która jest no praktycznie identyczna z ludzkimi. Przy okazji, to jest materiał łatwo dostępny, a jeśli ktoś się bardzo postara, to może użyć do badań świń o określonej długości i masie ciała. W dużym skrócie można powiedzieć, że świnia to taki człowiek z napędem na 4, a to powoduje, że wyniki tych badań są bardzo wiarygodne. A dotychczas największe badania procesów rozkładu w Polsce były prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a odbywały się one na poligonie w Biedrusku. I były to bardzo ważne badania, ponieważ używanie danych dotyczących procesu rozkładu, które pochodzą z zagranicy, jest no co najmniej problematyczne. Mamy tutaj zdecydowanie inny klimat, glebę i gatunki owadów niż chociażby w Tunezji. Tyle więc w kwestii odpowiedzi na pytanie, czy takie miejsca są potrzebne i czy są potrzebne na całym świecie, czy może wystarczy tylko jeden taki ośrodek. To już jest koniec opowieści o trupiej farmie i prowadzonych na niej badaniach. Mam nadzieję, że nowy podcast przypadł Wam do gustu i dowiedzieliście się z niego czegoś interesującego. A na koniec, jak zawsze przypominam, że czas oczekiwania na kolejne odsłony podcastu może Wam umilić zaobserwowanie bloga, facebookowego fanpage'a i zaobserwowanie profilu na Instagramie, bo w każdym z tych miejsc dzieje się coś zupełnie innego. Zapraszam Was także na kanał na YouTube, gdzie od niedawna pojawiają się filmy dotyczące antropologii, a linki do wszystkich tych stron znajdziecie w opisie na dole. Tymczasem ja żegnam się z Wami i przypominam, że jeśli podobał Wam się dzisiejszy podcast, koniecznie prześlijcie go dalej i puszczajcie w świat, żeby jak najwięcej osób się o nim dowiedziało. No dobra, to już wszystko. W takim razie do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!